Dzień dobry, niezwykle miło Panią widzieć. W ogóle bardzo dziękuję za to, że Pani się zgodziła chwilę ze mną porozmawiać. Jak samopoczucie po zejściu ze sceny? To tak jest, że jak wchodzę na scenę, to oczywiście jestem zemocjonowana i zdenerwowana, jak wszystko będzie, a jak schodzę za sceny, jestem również zemocjonowana, bo odebrałam tyle od ludzi takich bliskich reakcji, czyli właściwie normalnie jak zawsze. A ile czasu schodzi to z Pani wszystko, że zaczyna Pani tak normalnie funkcjonować jak na przykład wczoraj? Bo wiem, że to są skoki adrenaliny. Ile czasu to u Pani jeszcze później tak procentuje? To chyba zależy od tego, jak długi jest koncert, bo czasami wtedy, kiedy mam recitale, no to trwa to dłużej, prawda? To jakoś tak przerabiam w środku. A po jednej piosence, no na przykład Pan mnie od razu poprosił, czyli już powolutku to będzie schodziło, bo rozmawiamy o tym. Ostatnio miała Pani okazję spotkać się z papieżem. Jak będzie Pani wspominała to spotkanie? Ja myślę, że to tak za mało mamy czasu na to, żeby mówić o tak wielkim przeżyciu, bo papież, Watykan, to, że się tam znalazłam w anturażu przede wszystkim wielu wspaniałych artystów z całego świata, to, że papież do nas mówił i powiedział nam bardzo wiele pięknych rzeczy odnośnie sztuki, odnośnie naszego posłania, działania, piękna, tego, że on to nazywał, że właściwie jesteśmy jak dzieci, bo sztuka jest jak dziecko, a równocześnie jest bardzo pokrewna wierze, czyli duch piękny jest duchem w ogóle, który jest w nas, nas otacza. Także bardzo dużo na pewno wynosi się z tej treści. Potem sam fakt pobytu, odwiedzenie muzeum. Potem byłam oczywiście przy grobie naszego papieża, świętego Jana Pawła II, z myślami też o wielu moich przyjaciołach, rodzinie, o bliskich. Czyli cały ten czas do momentu, kiedy nie pojechałam na lotnisko i nie wróciłam do Polski, był pod znakiem takich wielkich, głębokich jednak przeżyć, takiego zamyślenia. To pewnie pozostaje. Pamiętam moje spotkanie, kiedy śpiewałam przed Ojcem Świętym Janem Pawłem II. Bardzo długo nie mogłam jakby zejść na ziemię. A ile mieli Państwo czasu na taką rozmowę z papieżem? Jak to wyglądało? Bo to nie było transmitowane i tak naprawdę nie mamy od kogo się dowiedzieć, jak to było stworzone. Papież mówił do nas. Papież mówił nam, jak ważna jest sztuka, kim i czym są dla świata artyści. I wszyscy byli raczej zasłuchani. Trzeba pamiętać o tym, że papież spotkał się z nami w momencie, kiedy był po operacji, wyszedł ze szpitala i nie odwołał tego spotkania, tylko jednak się spotkał. Także to z jego strony był też taki, no, taka duża uwaga, prawda, i szacunek, dlatego, że my wszyscy czekamy na niego. To była wielka podróż duchowa na pewno. Jak to Panią zmieniło? Bo taka sytuacja na pewno jakoś tam zmienia, uświadamia coś. Ja myślę, że podróż duchową odbywamy od momentu narodzenia aż do końca naszego życia tutaj na ziemi. Wszystko zależy od tego, jak głęboko kto wchodzi w wiarę i idzie tą drogą. To na pewno jest, przemienia się z czasem, z wiekiem, z naszymi doświadczeniami, z przeżyciami. I im starsi jesteśmy, tym bardziej odczuwamy to wszystko, co miało miejsce wcześniej, jakbyśmy to teraz widzieli, albo po prostu oddajemy wszystko Bogu, idziemy. A ile miała Pani takich sytuacji w swoim życiu, że chciała się Pani odsunąć od Boga, od Kościoła? Czasem człowiek się mówi, że jak człowiek młody, to głupi i zazwyczaj młodzi ludzie się odsuwają. Czy u Pani było coś takiego? Ja myślę, że odsunąć nigdy nie chciałam się odsunąć. I może czasami jest u młodych ludzi jakaś taka forma, nie wiadomo właściwie dlaczego, powstającego buntu. Może być bunt wynikający z rozwoju, z czasu, z wieku. Może być bunt z powodu doświadczeń, które są w jego własnej rodzinie i to ma wpływ, lub ludzi, których spotyka. Natomiast zawsze jest czas na to, żeby powrócić.
A ostatnie pytanie, boli Panią trochę to, że młodzi tak nie biorą takiej wagi tego wszystkiego, że lekceważą lekko to? Nie wiem, jak lekceważą, natomiast myślę, oczywiście dużo również słyszę na temat postaw i zachowań, natomiast wydaje mi się, że na nas dorosłych również ciąży taka odpowiedzialność rozmowy z młodymi, tłumaczenia im, pokazywania im nawet na bazie swojego doświadczenia, czym to jest, kim to jest. Taka wiara im głębsza, tym większa łaska, ale trzeba chcieć zrozumieć, chcieć poznać, tak jak co powiedział także papież Franciszek, że żeby poznać sztukę, trzeba starać się ją poznać i żeby ją zrozumieć. I tu jest pokrewieństwo również, jeśli chodzi o wiarę. Musimy chcieć otworzyć się, iść tą drogą. Dziękuję bardzo za rozmowę, życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję mnie, wszystkiego dobrego życzę.